Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji dotyczącej powrotu do podziału administracyjnego kraju na 49 województw. Gościem dzisiaj u nas w Łomży jest sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kolega Krzysztof Gawkowski. Kolega Krzysztof Gawkowski przedstawi założenia projektu tej reformy i oddaję Krzysztofowi głos. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w Łomży, stolicy byłego województwa łomżyńskiego. W projekcie, który zainaugurowaliśmy wczoraj w Warszawie, ale odbywamy te podróże nasze od niedzieli, od 12 stycznia. W najbliższych dniach odbędzie się 31 spotkań, w których udział wezmą przedstawiciele kierownictwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przejedziemy całą Polskę i spotkamy się promując projekt Polska 49. Hasztagi PL49 i Kurs na zmianę to kontynuacja polityki Sojuszu Lewicy Demokratycznej z ostatniej konwencji z Sosnowca. Projekt zrównoważonego rozwoju kraju. Tak w skrócie możemy nazwać restytucję Polski w kształcie administracyjnym z roku 98. Polski w podziale na 49 województw. Polski, którą w odróżnieniu od premiera Donalda Tuska nazywamy Polską szansy. Takiej, w której nie ma podziału na Polskę metropolitalną i Polskę zaściankową. Przez ostatnie 15 lat, kiedy w Polsce funkcjonuje podział województw na 16 regionów, dokonała się degradacja zarówno byłych miast wojewódzkich, jak i jasny i czytelny podział na Polskę A i Polskę B. Polska A to ta, która może korzystać ze środków z Unii Europejskiej, która absorbuje ich na poziomie najwyższym w całym kraju, i Polska B, która musi bić się o to wszystko, co zostanie po stolicach regionów. Sojusz Lewicy Demokratycznej się na to nie godzi i dlatego zaproponowaliśmy projekt Polska 49, który ma być odpowiedzią na pytanie, jak powinna wyglądać Polska, w której wszystkie regiony będą się rozwijały w sposób zrównoważony, normalny, a przede wszystkim godny. Tutaj na ziemi łomżyńskiej, w Łomży, widzicie to Państwo doskonale. Po pierwsze, środki z Unii Europejskiej, które płyną do Waszego regionu, są wysokie, ale dużo mniejsze niż do Białegostoku. Jeżeli chodzi o spadek liczby ludności, jest on zdecydowanie widoczny ze względu chociażby na to, jak wyglądała sytuacja w roku 98. Co ważniejsze, trzeba zwrócić uwagę też na to, że przez ostatnie kilkanaście lat po zmianie sytuacji zarówno gospodarczej, jak i administracyjnej mieliśmy do czynienia ze zlikwidowaniem dwóch zakładów dużych pracy. Zakładu przemysłu włókienniczego Bawełna, który dawał pracę tysiącom ludzi przez wiele lat kończących XX wiek, i łomżyńskiej fabryki mebli. Jest pytanie, czy Polska w zrównoważonym rozwoju to Polska, która przenosi przede wszystkim pracę do wielkich metropolii, to Polska, która stawia na to, żeby emigracja była czymś normalnym, to Polska, która wysyła mieszkańców tych regionów sprzed reformy do dużych metropolii. SLD na taką reformę nie będzie się godziło i obliczyliśmy z perspektywy całego kraju, gdyby reforma sprzed 99 roku, czyli administracja w podziale na 49, była kontynuowana, oszczędności byłyby o wiele większe niż w podziale na 16 województw. Blisko 400 milionów złotych, tyle w 99 roku kończącym administrację na poziomie 409 województw kosztowały obsługa całego sektora administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim. Nawet doliczając inflację, czyli ten stopień, który wynika z podwyżek, a także nieznaczny wzrost zatrudnienia w urzędach wojewódzkich, w 49 urzędach wojewódzkich samorządowych, to koszty szacowane przez SLD byłyby na poziomie 500-550 milionów złotych rocznie. Dzisiaj na 16 regionów wydajemy 770 milionów złotych. Taka jest różnica w rozumieniu Polski zrównoważonego rozwoju i Polski rozbudowanego, ale mechanizmu zatrudniania rodzin, przyjaciół i innych, którzy są z rozdania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, które tworzą rząd w kadencji od roku 2007. W SLD nie ma na to zgody, dlatego dzisiaj po pierwsze będziemy po ulicach Łomży z tymi tablicami.
namawiali mieszkańców Łomży, aby się fotografowali, aby te zdjęcia umieszczali na komunikatorach, na Facebooku, w innych miejscach, którymi będą mogli się dzielić, tak abyśmy przyzwolenie społeczne mogli pokazywać nie tylko liczbami, ale przede wszystkim chęcią ludzi do restytucji samorządu na poziomie 409 województw. Po drugie, wyjdziemy dzisiaj również do mieszkańców z ankietą, która ma dać odpowiedź, jak Polska w podziale na 49 województw powinna wyglądać. Dlatego za kilka tygodni przygotujemy raport Polska 49, w którym odpowiemy na kilka kluczowych pytań. Po pierwsze, pytanie dotyczące, czy społeczeństwo tych wszystkich zdegradowanych regionów jest zadowolone z reformy. Po drugie, czy reforma powinna zostać odwrócona i powinniśmy wrócić do kształtu podziału administracyjnego Polski na dwa segmenty, czyli gminny i wojewódzki. Po trzecie, czy Polska w podziale na 16 województw to Polska, która zaspokaja potrzeby w zakresie edukacji, sportu, zdrowia, infrastruktury, spraw społecznych. Te wszystkie pytania i blisko 100 tysięcy ankiet, które zamierzamy zebrać w najbliższych tygodniach, zostanie przedstawione na ogólnopolskim podsumowaniu akcji PL49, czyli powrót do 49 województw. Chciałbym poinformować Państwa również, że dzisiaj po tym spotkaniu i po zbieraniu ankiet moja kolejna część podróży będzie w województwie byłym ostrołęckim, odwiedzę Ostrołękę. Premier Leszek Miller jest dzisiaj w województwie koszalińskim, w Koszalinie. Wczoraj odwiedził Słupsk. Tych podróży codziennie mamy po 2-3 zaplanowane i tak jak powiedziałem na początku, do 18 stycznia, czyli w ciągu 8 dni byłych 31 miast wojewódzkich w ramach akcji Polska 49. Chciałbym też się odnieść do jednej ważnej rzeczy, do dzisiejszego sondażu Rzeczypospolitej, która wskazała, że Polska, że mieszkańcy Polski w ponad 30% oczekują powrotu do tej Polski w ramach 49 województw, a ponad 50% mówi, że to nie jest dobry pomysł. Ale zwracam uwagę na bardzo ważny aspekt. Te badania były robione przede wszystkim w miastach metropolitalnych, te, które dzisiaj są stolicami regionów. Jeżeli nie robilibyśmy to badanie tylko w miastach byłych wojewódzkich, ten wynik by był prawdopodobnie 80%. Powiem więcej. Jest tam również w tym badaniu Rzeczypospolitej dzisiaj wskaźnik opisany dotyczący tego, że miasta między 50 a 200 tysięcy, w ponad 50% mieszkańcy mówią tak, że to jest dobry pomysł, bo to jest szansa na to, że takie miasta wyjdą z drugiej ligi. To pokazuje, że SLD dzisiaj słusznie odczytuje nastroje społeczne, a przede wszystkim pokazuje, że Polska 49 to nie jest Polska narysowana jako plan polityczny, ale plan samorządowy, który ma urealnić rozwój regionów, które zostały po 1999 roku zdegradowane. Proszę Państwa, ja od siebie kilka słów na temat tego, że dla Łomży ta reforma, którą proponuje SLD, w mojej ocenie byłaby najlepsza. Z wielu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami byłby to po prostu dla Łomży możliwość by była rozwinięcia się. Tak jak ja rozmawiam ze swoimi rodzicami, mówią, że w momencie, kiedy była wprowadzana reforma w 75 roku, Łomża się bardzo mocno zmieniła i Łomża ruszyła naprzód. Ja myślę, że też Łomża zasługuje i tutaj my jako mieszkańcy na to, żebyśmy mieli szansę na kolejny taki skok, żeby Łomża się rozwijała, żeby nie było tych wyjazdów, ucieczek, ja to tak mówię, czy za granicę, czy też do większych miast, bo po prostu młodzi ludzie, to jest olbrzymia liczba osób, które wyjeżdżają. Częściej znajomych, powiem szczerze, spotyka się na Facebooku, gdzieś tam rozmawiając, że jestem w Islandii, jestem w Norwegii, bo tutaj nie mogę sobie życia ułożyć, czy też w dużych miastach, a nie w Łomży. Ja chciałbym, żeby ta Łomża się rozwinęła i żeby stała się też dużym ośrodkiem, który będzie ludziom tu generował i pracę, ale również szczęście, żeby ci ludzie byli szczęśliwi, bo to chyba jest najważniejsze, czego byśmy oczekiwali. Mieliśmy dzisiaj w godzinach porannych również spotkanie z prezydentem Łomży, podczas którego przedstawiliśmy całe założenia projektowe dotyczące odtworzenia restytucji województwa łomżyńskiego. Spotkaliśmy się z przychylnością i zrozumieniem projektu, który chcemy jako formacja realizować. Prezydent podkreślił, że będzie się też przyglądał, będzie chciał zapoznać się z pełnym raportem, ale ta życzliwość była odczuwalna, więc cieszymy się, że to zrozumienie wśród samorządowców też w różnych miejscach Polski znajdujemy. Wczoraj, kiedy Leszek Miller rozmawiał z prezydentem Słupska, również usłyszał, że
pomysł restytucji województwa słupskiego to jest to, na co wielu mieszkańców Słupska przez wiele lat czeka, bo po reformie degradacja środowiska, ale i okolicznych powiatów została naprawdę w dużym stopniu, spowodowała odpływ i mieszkańców, i inwestorów, a przede wszystkim wzrost bezrobocia i wielką falę emigracji za granicę. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów, Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A.